W XIX wieku pewien węgierski mnich wynalazł wodę sodową, wynalazł syfon. I od tego czasu zaczęła się fascynująca era wina pitego z wodą sodową. Na Węgrzech to frocz. Błyskawicznie ten zwyczaj rozprzestrzenił się i na Austrię. W Austrii to szprycer. Bardzo szybko dotarł do północnej Chorwacji. Tam poczęto pić wino z wodą sodową i nazwano ten napój gemisztem. W Dalmacji pito zwyczajem starożytnych Greków wino rozcieńczane wodą niegazowaną. Dlaczego w ogóle pić wino z wodą? Ja tutaj, drodzy Państwo, za chwilę zwariuję z gorąca. Gdybym pił samo wino, za chwilę leżałbym pod stołem, więc trzeba wino rozcieńczać wodą. Nazwa gemiszt dotarła i do Dalmacji, zastąpiła bewandę. Dzisiaj bewanda w Dalmacji to wino z wodą niegazowaną. Ja sobie zrobię za chwilę gemiszta. Ale ważna jest kolejność. Gdybym najpierw wlał tutaj wino, a potem wodę sodową, zepsułbym wino. Ale jeśli najpierw wleję wodę gazowaną i do tego doleję wina, poprawię wodę. I tak właśnie można to sączyć. Niektórzy najlepsi zawodnicy wypijają kilka litrów takiego płynu, takiej kombinacji dziennie. A po co się to pije? No po to, żeby się nie odwodnić w ogóle. Żywię. Pytanie nierozstrzygnięte, czy Noe zabrał na arkę ryby. Na pewno zabrał dziczyznę, skoro dzisiaj ją jemy. Co było z tą dziczyzną wcześniej? Pokrojona na kawałki, z kośćmi, taka rąbanka, marynowana 24 godziny z jarzynami korzeniowymi w czerwonym winie z goździkami. Teraz najpierw w garnku na oliwie oraz oleju uduszona duża ilość cebuli. Do tego dodane mięso, do tego dodana starta gałka muszkotułowa, jasna właśnie wlewa pomidory, dodane czerwone wino, zarówno świeże, jak i trochę tego, które było w marynacie. Jest tam ostra papryka, oczywiście z doliny Neretwy pokrojona na kawałki. Jest tam sól i teraz to się musi dusić jakieś 2-3 sapy, tak? 2-3 sapy. A już sol i ma i pieprz. Sol i pieprz. Czyli sól i czarny pieprz. A potem, zresztą Państwo zobaczycie, i na gotowe dania. Inara, wepar, samorachuła, to czerwony win. Czerwony win. Ja bym też chciał pływać w czerwonym winie, ale nie mam takiego basenu.